Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Loop Hero. No więc tak, kontynuujemy ostatnią przygodę, którą powiem szczerze, nie pamiętam nawet gdzie zakończyliśmy. Poza tym, że widać, że no, połowa droga i do kolejnego bossa, którym będzie tym razem kapłanka, jako nekromanta. Z naszymi wspaniałymi miastami i innymi rzeczami. Więc tak, nie będę właśnie zbyt długo czekał. Tempo nadal razy 4. Tempo w walce razy 1,5. Widzę, że jest już w miksturę, niedobrze. A jakiś dobry ten talizman? O, nie daje poziomu szkieletom, ale wydaje plus 1. Pomyślę jeszcze. I w sumie ten już nie jest taki potrzebny, tak. Ja od razu mówiąc, po tym co ostatnio się działo, tak dalej, w sensie... W sumie nie za bardzo pamiętam co ostatnio się działo, ale... Co ja. Po tym jak ostatnio ogrywaliśmy tu sobie to, testowaliśmy nowości, stwierdziłem, że... Powiedzmy... jakby to nie to wytłumaczyć. Ten Loop Hero, mimo tego, że już gram w niego dosyć długo, nadal ma przede mną tajemnicę, co jest zaskakujące. No i nadal nie ogarniam do końca, jak się w to gra. Ci powinno. No cóż, taki urok. Ale dobra, nie będę może się zbyt tym skupiał. Tylko no, zobaczymy, jak to się potoczy. Czy boss numer 2 nas pokona, czy może jednak nie. Czy uda nam się doprowadzić dużo surowców po to, by alchemią mnie odmienić i tak dalej, czy jednak. Popadniemy w niełaskę. Jakieś głupie sytuacje nas pokona od tak. Zobaczymy wszystko w sumie. Ale to też będzie jedna wielka tajemnica. Dobra. Kolejna mikstura niestety jest użyta. I dobra. Kolejny kawałek rzeki postawiony. I zaraz zobaczymy co z tym wszystkim dalej będzie. Mhm. Dobra, jest też tam łucznik. W sumie ciekawa sprawa, z tego co się dobrze orientuję, to chyba możemy nawet takich łuczników osobiście sobie pozyskać. Niedobrze, niedobrze. Dużo mi się padło. Prawda, mam jeszcze 3 wskrzeszenia, jeśli żadnego nie straciłem w głupi sposób. Ale i tak niedobrze. Wydaje łącznie jakie rzeczy. Tutaj 14. Nie, za mało. Książka 6 poziomu nie jest tego warta w tym momencie. A tutaj trochę mniej poziomu, ale jakieś inne efekty. Warto to w sumie przypiąć. Któż to wie, może okazać się to wystarczająco przydatne. Ale dobra, mniejsza z tym. Z tego co widzę, zaraz kolejny poziom, więc. Ja, super. Może w końcu coś przydatnego wpadnie. I tak, 4,41, tak, 4,84, no. To jest atak speedu i obrony, ale tutaj dużo obrony, no. Wybór oczywisty. Atak speed jest dla mnie nic nie warty. W sumie cały atak speed, którego potrzebuję, dostanę z rzeki. Natomiast, no, kwestia innych rzeczy, typu właśnie obrony, to rzeka mi zaoferuje. Dobra. Razem może to najwyższa pora też przejrzeć inne rzeczy, które w ogóle nam wypadają, bo tak trochę można powiedzieć już po tym wszystkim. I tutaj mamy co? Duży bonus do poziomu. Ale z drugiej strony tu też, jeśli był. No. Dobra, powiem szczerze, nie ciekawa sprawa. Ale definitywnie, jak widzę teraz tej okazji, to wymienię jeden z pierścieni na coś, co obniży mi szkielety. Idealnie na siódemkę, jak widzicie. Ale dalej zachowuje siódemkę, więc tak. Mało pierścienie przekładamy z mocy szkieletów na inne rzeczy. I dobra, mamy poziom. Co teraz? Pełno oblivionów, finalnie. Usuwanie umiejętności wrogom, niebo są. Finale. Plus pół, mówiąc tak. Nie do końca prawidłowo, ale ogólnie. Do magicznego hapa za każdego wezwanego szkieleta. Inaczej mówiąc, po prostu co drugi szkielet zwiększa nam ten cały plus jeden. Znaczy te właśnie zwiększa nam te wszystkie. No brakuje mi słów. No magiczny hapa o 1. Nie jest to niby dużo, ale wiecie, trochę ich wzywamy, trochę on tam giną.
Więc może coś z tego wyniknie. Okej, dobra. Nie ma co próbować coś powstrzymywać, no. Oczywiste, że w minie to. Tu mamy inne efekty. Głównie 5 obrony. Więc no, szkoda by było. Ale tutaj proszę, no. Widzicie, to jakie piękne. Kolejny wspaniały po prostu pierścień. I teraz tutaj, w ten sposób oczywiście, żeby miasto wytworzyć, plus 20 bonusowego expa. To prawda, że to jest raczej ten etap, na którym ciężko będzie osiągnąć kolejne poziomy, ale... Dla chcącego nic trudnego, więc jeszcze może się uda. Uważaj tylko, patrzę na to, że no, mamy szkielety, ale... Ich quality jest co najmniej wątpliwe. Więc tak... Musiałbym pomyśleć teraz naprawdę mocno przy tym, żeby wymienić to quality na coś znacznie lepszego, bo jednak na podstawowych szkieletach to jest za daleko nie zajadę. Ale dobra, mniejsza z tym. I przykład zrobię jeszcze coś takiego. To przymieni to w miasto, tak, dobrze. Bloodgrove, nie wiem, czy jest to potrzebne, ale za to definitywnie pustynia lepszej jakości. I też tak, na których liniach nie będę dostawał lasów? Problem w tym, że jeśli chcę trafiać, to muszę tu, albo tu, tylko że to już zahacza las. Nie, dobra, te świątynie póki co sobie odpuszczę, chociaż... Tak nawet jedna linia tych spalonych drzew, czy będzie już takim wielkim problemem. Stracę na tym trochę tak speedu, ale czy to jest aż takie cenne? Dobra, wiecie, co jeszcze pomyślę. Póki co skupmy się na tym, żeby... Ej, cokolwiek tu jest do osiągnięcia, żeby to jednak poosiągać. I co? To już chyba niestety najwyższy moment osłabić szkielety ponownie. Ale zwiększyć sobie magiczne HP. Sporo. Bo jednak jeśli tego nie zrobimy, to raczej rychło nas czeka śmierć. Więc to jest naprawdę. Okej, to jest trochę lepsze, ale nie ma sensu. I to jest tak krwawy las, czy jest jakieś miejsce na niego, gdzieś szczególnie. Więc tak, skupmy się na tym, co możemy zrobić, gdzie co można. Moja ostateczność nad tym mogę pomyśleć, żeby dać trochę poziomu. Jednocześnie dodając też inne funkcje. Więc tak, co prawda trochę będę musiał obniżyć sobie. 5 obrony kosztem zwiększenia poziomu. Chwila, to jest samą quality. Dobra, wiecie co, mogę wymienić ten pierścień. Żeby mieć jeszcze więcej szkieletów i delikatnej quality. To zostawię na wszelki wielki. Ale dobra. I już mamy szansę wzywać obrońców i zabójców, no. Może jeszcze jest nadzieja dla tego wszystkiego. Dobra. Gdzieś tu jest jakieś takie miejsce. Nie wiem, tutaj by było, tylko że tam niczego nie ma. Dobra, tu są bandyci. Nie za bardzo mam kusnąć. W sumie jeśli postawię kolejną wioskę, to znowu się pojawią. Nie chce mi się, bo muszę też walczyć z bandytami. Ale dobra. Szkielet, wojownik, czy w sumie... Bardziej przypomina jakiegoś berserka niż wojownika, ale no. Wiadomo, o co chodzi. Dobra. Równo 7. Ponownie. Więc no, jeśli mamy sobie poradzić dobrze z tym wszystkim, to definitywnie musimy spróbować uzyskać więcej tego quality. No i ogólnie więcej wszystkiego. No dobra. Widzę, że nadeszła wielka pora. To jest ostateczny. Zobaczymy, kto się bardziej nadaje na władcę tych ziem. Czemu tej pętli w sumie. Ale teraz rozumiecie, co chodzi. Mało obrony, ale zdecydowanie więcej tego. Dobra, 80-80. Już jest fajnie. Już jest fajnie. Jeśli udałoby się jeszcze 9 osiągnąć, bez kompromisu, wiecie, na inne rzeczy, to byłoby super. No niestety, rzeczy, które posiadam raczej...
nie oferują takowych możliwości za bardzo. Dobra, pająka dostawię tutaj. To może tutaj gdzieś w sumie. Wielkiej różnicy mi to nie robi. Więc tak. Fajnie by było, gdyby jednak. Tak, padł szybko. Dobra. Może nie padł szybko, ale. Mniej więcej wszystko jest tak osiągnięte. Dobra. Nic ciekawego. Ma jakaś wspaniała zbrojka magiczna dalej wzrasta. Co to? Ziggurat. O proszę. Wiecie, to chyba właśnie odkryliśmy to coś nowego. Ziggurat. Mhm. Okej, okay, to wzywa jakieś duchy pustyni. Duchy pustyni mogą dołączyć do bitwy gdziekolwiek. I co siódme takie to powoduje. Okej, okay, dobra. Zostawię to tutaj, bo w sumie. Dobra. Ale okej, okay, super. Mamy już pomału te nowości. Jakiekolwiek one by były, nie były. Czyli ziguraty. Co prawda, nie wiem, czy się cieszę z tego, że są te duchy pustyni, bo wiecie, w sumie taki duch pustyni może przeszkodzić mi, jeśli się pojawi przed tym, jak dotrę do bossa. Ale no. Ogólnie raczej to fajne. No. Zawsze może odkryjemy już kolejne nowości, jakieś nowe rzeczy. Wiecie, trochę się powtarzam, ale wiadomo o co chodzi. Dobra. Mhm. No i nadciąga. Nadciąga ten moment. Dokładnie, mamy 3 wskrzeszenia nadal, więc pozostajemy. I pokonamy już wystarczająco dużo. Razy czy nie? Dalej muszę być za pokonanie 3 razy. Czy możesz proszę przestać? Odmawiam. Do broni. I ta. Walka, którą zapewne znacie. Jak na razie jest nie po mojej myśli. Bo wypiłem mikstury. Ona strasznie szybko wzywa lustra, moje szkielety nic jej nie robią. Ja nawet moje 3 wskrzeszenia raczej sobie nie poradzę za dużo. Ma jakąś w ogóle nową umiejętność? Nie. Nie, nie ma. Ale oni pewnie mają. Nie, nie mają. Ale dobra, niestety pierwsze wskrzeszenie zmarnowane. O, super, szkielcy mag. Miło widać, że możemy ich wzywać, ale... Szkoda, że no, tak szybko padają moje szkielety w tym momencie. I dobra, udało się, co prawda kosztem tego, że straciliśmy 2 wskrzeszenia. Ale okej, okay. Porażka znowu. No, do następnego zobaczenia, fanatyczko. Dobra. Coś dobrego w ogóle to jest? Quality. Różnica nie jest duża, co pod obronę mniejsza. Zaryzykuję z tym. Nawet to tutaj, w sumie to różnicy nie robi. Tak. Na wyższe quality zawsze dobra sprawa. No to tak, teraz by się przydało tylko ogarnąć jeszcze coś, co zdecydowanie podbija. Powiedzmy poziom szkieletów i jak już to znajdziemy, to będzie super. Ale dopóki nie wiem, to trzeba będzie liczyć na fartę. Ale patrząc na to wszystko, to niestety obawiam się, że raczej dożyć kolejnego bossa, czyli łowcy, co nie mam szans. Dobra. Jakieś tu książki, gorsze. Fajne, że ma bonusy, ale gorsze. Oczywiście, że gorsze niestety. Nie zapowiada się, żebyśmy mieli cokolwiek, co teraz można użyć sensownie. Więc tak, jakiś wisiorek, mam na 9, więc pewnie ten będzie słabszy. Nawet się potwierdziło. Dobra, tutaj tak jakoś. No, muszę przyznać, różnica bardzo dużo. Tylko to quality. No, nie jestem przekonany po prostu. No i proszę, mamy ducha pustyni. Ty. A więc to mówi. Jakim rodzajem stworzenia jesteś? Kiedyś byłem jak ty. Ale potem piaski mi zabrały. Aha. Teraz jestem tylko zbieraniną kwarcowych ziaren.
połączonych ze sobą przez pierwotną magię. Mam wiedzę. I co więcej, wgląd, czy tam powiedzmy przenikliwość, intuicja. Nie wiem, ciężko to nazwać. W sumie tak samo było jest problem z tym w moim D&D, powiem wam szczerze, bo gram po angielsku Insight i ciężko to trochę przetłumaczyć. Wiesz, to nie jest jakieś wielkie słowo, ale... jakoś tak zawsze zapominam jego znaczenia. Dobra. Jesteśmy niestabilni. Uciekający, uciekający, raczej uciekający. I tak jest też ten ląd. Bardziej zmienny niż wiecznie zmieniające się piaski. Ty jesteś najmniej iluzorycznym z nas wszystkich. Potrzebujemy twojej pomocy. No nareszcie! Czekałem, żeby to usłyszeć. Nikt nie zdaje sobie sprawy, po prostu nikt nie zdaje sobie sprawy, co się dzieje. Wszyscy po prostu udają, że rzeczy były takie zawsze. Naprawdę chcę komuś pomóc. Mówimy o innych rzeczach. Ty jesteś trwałym egzystancją. Piaski i magia mogą zczynić dużo. Ale musimy wystarczająco długo wytrwać. Ledwo przyjmujemy postać, zanim znikamy ponownie. Chcę byś podążał za mną ścieżką ciepła i słońca. Powinieneś zostać jednym z nas. Nowa szansa dla pustyni. Warstwa piachu, która jest wytrwaczem, przetrwa. Żyjąca i... was znowu nie pamiętam słowa. Powinniśmy wypełnić tą zimną pustkę po brzegi. Przepełnić ją nawet. Żebym został piachem? Nie ma szans. Rozpadlibyśmy się w takich momentach. Oczywiście. Wszyscy jesteśmy w takich ciężkich czasach. Oczywiście, ale... Nie poddam się tak łatwo. I będę się teraz upierał. Czyli ponownie. Dobra, to jest nieumarły, magiczny, ma duszę. Schronienie. Okej, okay. Życie tego stwora jest zastąpione przez magiczną tarczę, która ignoruje efekty pustyni. Okej, czyli zawsze mam takie życie, jakie miał normalnie. Co jeszcze jest takiego? Zadaję 200% obrażeń magicznym tarczą, a niedobrze, czyli moje magiczne HP po prostu szybko unicestwia. Klepsydra. Wszyscy, którzy nie są w jego drużynie i nie mają tej umiejętności, atakują szybciej. I... ogłusza na wrogów na 3 sekundy, kiedy zginie, czyli swoich sojuszników w sumie, ale okej. Czyli wspaniałe pustynie, które kiedyś były sojusznikiem największym nekromanty, teraz są dla niego najgroźniejszym. Super po prostu. Kiedyś też się opierałem, kiedy byłem żywy. Żałowałem tego, gdy się odrodziłem. Ty też powinieneś pewnego dnia. Jeszcze się przekonamy. Dobra. Teraz szybko podglądamy co, jak, gdzie, kiedy. No niestety. Poza tym wisiorkiem nadal nie ma nic dobrego. I definitywnie stwierdzam, że te pustynne duchy to będzie wielkie zagrożenie. Chociaż nie robię to różnicy teraz tak naprawdę. Co jest tym zagrożeniem, co nie jest. Najwyraźniej po prostu nie dam rady. Żeby z tym jeszcze poradzić. Okej, teraz co tu mamy? Więcej expów, fajne, ale nie. Dar krwi, który pozwoli nam czasem te błyskawice wywoływać, fajna sprawa. No niestety. Raczej z tego aż tak nie będziemy mieli okazji skorzystać. A póki co mniejsza z tym wszystkim, idziemy dalej. Ponieważ prawdopodobnie ta pętla będzie ostatnią, patrząc na wszystko. No co, niby jesteśmy w stanie coś zrobić, ale czuję, jakby nam dalej czegoś brakowało. Po prostu...
Nie wiem, jakby to najłatwiej określić. No. Ale też było w miarę okej, okay, co. No. Brakuje mi naprawdę słów. Wiecie, to naprawdę dziwne uczucie, ale. No, ni cholery, nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. No, a dobra. Ale jak już zmarnowaliśmy dwa skrzeszenia na jednym bosie, to jeszcze nam został łowca, a potem nowy. Boss, to nie sądzę, żeby to miało wielką szansę powodzenia. A więc, nie. Lepiej będzie po prostu zawrócić, zaskładować wszystkie te skarby, które tu mamy. Ewentualnie przerobić je znowu na tą materię, ulepszyć coś przy użyciu naturalnych materiałów, ewentualnie alchemii. Lecie tak bym sprawy. Bo tutaj widzę, że zaraz padnę, no nawet nie dożyjąc bossa. Więc te wskrzeszenie. No i ostatnie, co mi zostało tak naprawdę, to po prostu przetrwać. Przetrwać wystarczająco długo, żeby po prostu uciec z wyprawy. I no cóż, no. Planowałem podbić to wszystko, ale nie wyszło. A nie ma co też, wiecie, się usilnie po prostu męczyć z tym, tracąc wszystkie materiały, potem płacząc, że czemu nie mogę nic stworzyć, nic zrobić w oborze i tak dalej. Alchemia owszem, znacznie pomaga, ale na samej nie jestem w stanie polegać, jak będę tracił wszystko w głupich po prostu walkach czy coś. Więc no. Nie ma przebacz. W tym momencie powracamy i zobaczymy, co dalej z tego będzie. Może ulepszę coś, co da na przewagę. A może po prostu kwestią problematyczną jest to, że gram niewłaściwym bohaterem na ten rozdział. W sumie. Powiem szczerze, nie wiem, co. Który byłby tu najlepszym wyborem. Patrząc na to, jak działa wszystko. Naprawdę powiem szczerze, że to jest w sumie ciężkie pytanie. Bo zdecydowanie nekromanta ma przewagę w niektórych sytuacjach. Gdyby właśnie taka kapłanka czy ktoś. Mają nas stykować i tak dalej, no ale z drugiej strony. Zresztą gadam głupoty, pewnie kwestia godziny. To co chciałem powiedzieć, tak bezpośrednio, to po prostu chodzi o to, że warto spróbować rozdział tego i innym klasom. Ja uważam, że nekromanta powinien być najlepszy, ale. Może ktoś polegający bardziej na sobie, a nie na swoich przyzwańcach, które mogą szybko ginąć. Czyli też dobry wybór. Dobra. I oczywiście jak nazwę się, to będzie wszystko bardzo dobrze. Bo... Pewnie tak. Ale wiecie co, ja tej decyzji tak nie zmienię. Chociaż no, naprawdę mógłbym tak. Przecież to będzie dużo lepszy wybór. Retreat. Te trochę nowości, jak zwykle nie wszystkiego dużo, ale drewno już masa, więc tak, cmentarz, żeby znowu ulepszyć, potrzebujemy dużo wszystkiego i powiem szczerze, tego raczej nie damy rady, patrząc na to, ile mamy czego, ale może warto byłoby pomyśleć o tym, co byśmy byli w stanie zrobić. Więc ta pierwsza sprawa to wieżyczki. Nie wiem do końca, jak one, szczerze, mają działać, tak całkowicie. Poza tym, że pomagają niby w walkach. No. Wokół ogniska. Fajna rzecz. No, ale nie jestem pewien. Inna opcja to zawsze ulepszyć tu to wszystko. Żeby jeszcze bardziej zwiększyć siłę bohatera. Przy czym, jak ono do końca działa, nie powiem, bo niestety nie wiem. Poza tym zawsze jest opcja ulepszenia. Chałupy dla ludzi. Jak tutaj czy coś, ale. Nie wiem, czy to jest też takie dobre. I na koniec zawsze opcja jeszcze tu. Mikstury jeszcze bardziej zwiększyć ich efekt, ale. Powiem wam szczerze. Nie wiem. Nie wiem, co jest najlepszym wyborem. Więc no, w tym momencie pozwólcie, że się trochę zastanowię. I jak już będę wiedział, co, jak, gdzie, czy inaczej może mówiąc, po prostu przemyślę sobie, co teraz tak naprawdę chcę uzyskać. No wtedy się spotkamy i oczywiście powiem wam i w ogóle będziemy kontynuować przygodę. No dobrze, ogólnie mówiąc w tym oto momencie wyleciały nam dwa achievementy. Jedno za stworzenie mnóstwa surowców, drugie za rozbicie mnóstwa surowców.
bo jak widzicie, przygotowałem wszystko, co jest potrzebne. Otóż ulepszamy sobie obóz, aby zwiększyć siłę, co w moim przeczuciu przekłada się po prostu na to, że nasze ataki będą 4% mocniejsze w przypadku wojownika, jak i łotrzyka. Projektu nekromanty, nie wiem, czy to jakkolwiek wpływa. Ale dobra, ulepszenie. Dobrze. Nareszcie zaczynam widzieć siebie podczas szermiarki. Nie, rąbania drewna. Rąbanie drewna działało dla mnie dosyć dobrze działało do tej pory. Co? A komu będziesz żalił, jak przestaniesz pracować? Zawsze myśl jeden krok do przodu. Więc nie gadaj tak tempo. Wiesz co? Skupmy się na broni obuchowej ponownie. Okej, no taki tekst nie jest jakoś ciekawy, ale dobra. Zawsze coś. No dobra, jak widzicie. Następne ulepszenie jest dosyć drogie. Ja raczej za szybko go nie zrobię. Czytajcie do następnej podróży. Ale teraz póki co mamy przynajmniej osiągnięty kolejny punkt. Dialog nadal wydaje mi się taki dosyć nieciekawy. Ale tak, skoro to wszystko jakoś wyszło... Nie no, plus 2% obrażeń za każdą sekundę walki. Wiecie co, spróbujemy tym razem właśnie nim. Ale na trochę innej konfiguracji. Jako, że... No, jak to mówiłem wcześniej. Jako, że wojownik ogólnie polega na swoim zdrowiu, to skryptom można byłoby próbować, ale... Super, kot mi hałasuje i psuje wszystko. Coś niestety nie zapanuje nad nim. Tak, jako, że na tym polega, no to niestety... Krypta odpada, bo stracimy jeden z ważnych czynników, jeśli chodzi o jego styl gry. To coś nie wydaje mi się, żeby było aż takie dobre. W szczególności na podejścia związane z bossem. Ale tak, wracając. Labirynt szybko by aktywował pewnie bossa, ale poza tym to nic takiego. No i arsenał. Moim zdaniem jedna z lepszych opcji. Może nie najlepsza, ale no. Teraz tak. Powiem szczerze, to nie wiem. Naprawdę sam nie wiem, jak to zrobić do końca. Przynajmniej z tymi świątyniami. Bo do tej pory to były bardziej problemem niż pomocą, ale... Powiedzmy, że jeszcze im na chwilę zaufam i zobaczymy. Pająki raczej dziękujemy. Wampiry zostawię. To są takie podstaw. Więc też zostaje... Pustynia. Lasy i takie inne. Jestem skłonny to zostawić, chociaż... Nie wiem, czy to dobry wybór. A i wiecie co? Może warto by też sprawdzić, jak będzie coś się kombiło, czy to też podwaja efekt. Nawet jeśli to prawdopodobnie jest to aż takie tylko warte, ale... Może pomyślimy, żeby w ten sposób po prostu tym razem te suburbsy po prostu stawiać, a nie lasy. Chociaż w sumie lasy też są dobre, ale okej. Okay. Widzę, że jakąś kartę gdzieś wyrzuciłem. A tak, pająki wyrzuciłem, to tyle. W sumie zamiast tego mógłbym... Wiecie co? Talii numer 1 zostawię tak, jaka była. I ona będzie dla nekromantów. Talię numer 2 to będzie ta dla wojownika. I wstępnie po prostu rozumiem tak, jak to było wcześniej. A jeszcze jakichś kart chyba brakuje. Bo tak patrzę, że jest tego mało. Jakbym dwóch jakiś nie aktywował. A, dobra. Dobra, teraz jest okej. Więc idziemy, tak, jeszcze tylko kwestia perków. Czy są jakieś perki z bossa, których nie chcę? Chcę zostawić tak, jak było ostatnio. Wszystkie są w miarę dobre. I tak, w tym momencie, że jestem, będę powiedzieć, już strasznie taki rozkojarzony przez prawdopodobnie porę, o której zdecydowałem się to wszystko nagrywać. Ale tak. I tak, nie przejmując się tym wszystkim, skupiam się na rozgrywce, na walce. I tak, ustawiamy arsenał w ten sposób, żeby po prostu mieć już zaliczone kolejną ważną rzecz. Czyli po pierwsze mógł dostawać hełmy, a po drugie mieć już jedną z blokad antyliszowych. I dobra, suburbsy rozstawimy tutaj.
Będę starał się budować na kształt krzyżowy non-stop. Bo jak zauważyłem, kształt krzyżowy jest tym, co po prostu wywołuje... jak to się nazywa? Właśnie... no brakuje mi słów. Co wywołuje przemianę w miasto. Żeby nie było to, co już teraz potwierdzone, więc bym sprawdziłem to też ostatnio. O, lepszy jeszcze bonus do obrony delikatnej. Okej. Nie ma sensu wymieniać, bo to jest gorsze. Ponownie skupiam się na różnych rzeczach. I tak, mógłbym niby tutaj rzekę zarzucić. Powiedzmy, że rzeka to na co będzie tu. I teraz tak, zwykły las. Nie jest to może najlepsza opcja, ale mamy już tutaj to przynajmniej załatwione. I tak, to akurat było na zasadzie, że celu święca środki. Zazwyczaj w takich sytuacjach bym się nie zgodził na rzucenie zwykłego lasu. Jak mówiłem, ostatnio wyznaję regułę tylko ulepszonych pól. Czyli no, w przypadku lasów to tylko te fikety czy coś tak. W przypadku pustyni tylko sand dunes, w przypadku scout tylko mountains i tak dalej. Ale co ja tu będę tłumaczył, raczej już załapaliście, o co chodzi. Okej, dobra, to tak. I wiecie co? Akurat w tym przypadku spalanie lasów może być ciekawym pomysłem. Wiem, że nie brzmi to normalnie, ale tak. Jakoś ten las tak nie będzie potrzebny, to mogę go tak tutaj rozwalić, tym samym zmienić to, żeby szybciej bossów funkcji spiał, co prawda mnie też będzie raniło. I okej, okay. I jakiś po prostu bonus do pure damage, co powoduje, że nie wiem, czy to są... Zobra się dobrze, że to są obrażenia, które po prostu przenikają przez wszystkie ochrony. Więc tak, na tej linii mógłbym dostawać więcej lasów, czy nawet na tych liniach, które będę chciał tam unicestwić. I w tym przypadku nawet nie ma co się zastanawiać, po prostu zwykłe foresty będę kładł. Ten pure damage może być też cennym sprzymierzeńcem w ciężkich walkach. Więc tak. No dobra, w tym razem anulujemy tylko pustynię, lasy rozstawiamy po prostu. Później swoją drogą też spróbuję zrobić jakąś rzekę pociągnąć tak, żeby... Nie dam rady, żeby płynęła przez te spalone lasy. W ten sposób każdy dawał mi już ponad jedno... jeden punkt obrażeń. Nie wiem, czy to jest tak warte. Znaczy dobra, może postawić gdzieś tutaj pośrednio, to wszystkie te lasy, które będą na tych linii. Na tej linii po prostu będą od razu. Jak to się nazywa? Zniszczone. A te, które będą na tej długiej linii, nie będą zniszczone, czyli tutaj stawiamy zwykłe lasy, tutaj będę stawiał fikety, czegoś tak. Coś się pomyśli, wykombinuje, zrobi. Wiecie, o co chodzi. Ale póki co się z tym nie przejmujmy. I naprawdę zobaczymy, jak to będzie. Dobra, 5-7% tak speeda. Teraz może być cenniejsze niż ostatnio. Tak, żeby mieć jak najwięcej pól już zajętych przed spotkaniem z panem Liszem. I uwaga, uwaga, miasto. Wioskę postawię w tym miejscu, czemu by nie. Od razu ją zarażę wampirem, żeby zaraz się umocniła. Akurat jeszcze lub trzeci, co wampira nie będzie aż tak ciężko pokonać. Oczywiście. O, dobra, pierwszy perk. I co my tu mamy? Zostawienie expa za rozstawianie, albo... Albo jakieś takie... O, to będzie fajne, bo to jest jakby osłonka dodatkowa, którą dostajemy na początku i początkiem każdego loopa ona będzie się odnawiała. Więc super. Spada ignoruje obronę, ale no... I tak fajna funkcja. Bardzo dobra, bo to tak... Prawie podwaja nam życie. W sumie ponad połowę zużycia dodatkową. Ale teraz wiecie, o co chodzi. Dobra, więc mniejsza z tym. I teraz tak, battlefield tutaj. Fajnie byłoby teraz jeszcze jakiegoś tam tu rozstawił, by trochę ułatwiło życie. I teraz tak, bronie wszystkie słabsze, koszule. Chyba też słabsze, inne takie. O, tutaj wampiryzm, pomyślę jeszcze o tym i o tym też pomyślę.
Dobra. Kolejne Sand Dunes. Jeszcze tylko 4 i wywołamy myślnego tego ducha całego. Więc no niedobrze, ale okej. Cmentarz tutaj. O, las. Super, super. Pierwszy las. Który da już kolejne te True Damage. Jak to tak powiem, trochę bardziej. Jakby to nazwać językiem gier MOBA czy coś. I dobra. Okej, super. Mam też Fiketa. Więc Fiketa bez zastanowienia zarzucamy tutaj. Battlefield kolejny, to mówiłem, że tutaj, żeby po prostu tak to jeszcze zrobić. Tutaj cmentarzysko. Po prostu musimy obwarować jak najbardziej. I nie dostałem nowej tarczy? Czy mi się tak zbili? Chyba ci to. Co to? To... ci to była ta pierwsza opcja. Mhm. Tutaj więcej życia, więc co? Niech będzie ta opcja. Tarczka. Oczywiście, że biorę, bo widać, że jest lepsza pod każdym względem. Tutaj. Niby trochę więcej życia, ale nie czuję, żeby to było aż tak cenne. Tarczka, więcej pancerza, mniej innych rzeczy. A więc i atak speeda. C. I tutaj widzę, że na atak speedzie aż tak polegać nie muszę, bo wojownik mi się już męczy dosyć sensownie. A mam bonus do atak speedy tylko 32%? Macie mi proszę, ktoś skręcił takie wysokie bonusy? Bo nie do końca to rozumiem. To nie jest to może najlepsza opcja, ale co? Oj, super, przy okazji kolejne lasy. I mamy liszę. Jak na złość, jak raz jedynym chciał. Tam kupimy świątynkę, takiej nie ma. Dobra. A mniejsza z tym, rozwalam jednego z liszów, żeby był słabszy. Dobra, ta czapka, nie, nie. Nie widzę, żeby to był cokolwiek, co ma większy sens. Może co? Nie. Dobra. Jakrą będzie to ciężka walka. Ale miejmy nadzieję, że jakoś to pójdzie. Pierścień jakiś dobry, nie szczególnie. Dobra, broń jakoś dobra, a no lepsza, ale tam ma tylko wampiryzm, jedno obrażenie aż tak losu walki nie odmieni, chyba. No tutaj akurat muszę zmienić. Tyle obrony, szkoda byłoby nie brać. I kolejne lasy. A świątyni jak nie było, tak nie ma. Cóż. To akurat moim zdaniem warto wymienić, więc tak. Kolejny las. Dobra, tutaj już zaraz trzeba będzie to zaprzestać. Bo już kończy się miejsce. Dosłownie. No niestety, nie zdążyliśmy tego aktywować przed spotkaniem z Liszem. Standardowe, jak to możliwe, zamknij się, mamy tutaj sprawy do rozwiązania. Ale widać, że jesteśmy przegrani w tym wszystkim, bo bijemy mało, on ma dużo życia. No niestety. Wyposażenie nie było po naszej stronie aż tak bardzo. Chociaż może jeszcze jest nadzieja. O proszę. O proszę. Nie wampiryzmu. Nie ma obrażeń, są jakieś inne efekty? Nie wiem. No to zdecydowanie biorę. To w sumie... Może wezmę, jeszcze nie jestem przekonany. I tu zdecydowanie czekamy na ten. Wiecie, to nie działa. Nie dostałem w ogóle tarczki. To jest DP z nim. Chyba, że porządek lub liczyli mi już Lisza.
to wtedy, no. Nie wiesz, co najlepiej. I dobra, mamy świątynię. Aj, niestety ten las za dużo postawiłem, przez co teraz. Pse. Nie będzie się z tym schodziło. Zresztą też nie schodzi. Chyba trudno się mówi. Dobra. Dobra. Powiem szczerze, nawet już nie myślę o tym wszystkim tak naprawdę. Uwaga, czy to zwiększy o jeden? No, nawet o dwa zwiększyło. Przecież to mnie nie ogarnie. Ja mniejszy z tym. Kolejny subór psy i co, chyba kolejny ekspert. Ale nie będę was tu ukłonował. 13 też się zmienia. Nie. Prawdopodobnie jest nieważne, co będę tutaj kładł, czy czego nie będę kładł, tak co. Ma nikła szansę na zmianę. Po prostu jakoś tak patrzę, że to podejście jest skazane na niepowodzenie. Więc cóż, prawdopodobnie po prostu tam wprawę zakończę sobie poza wizją czy coś, bo już 31 minut jest. I cóż, następna będzie prawdopodobnie może jakoś bardziej przemyślane czy coś. Niestety tutaj nie wiem, czy to kwestia RNG czy czego, ale tak jakoś. Nie wydaje mi się, żebyśmy po prostu my byli tymi, którzy mają większe szanse na sukces. Ale dobra, mniejsza z tym. Może odrzucić mordę, dobra. Więc jeszcze chwilę siedzimy na pętli. Zobaczymy co dalej. I to jest tak. Super podwojenie regeneracji, tylko że regeneracji prawie nie mam. Chyba mam jakąkolwiek. A to no, na zwykłych wrogów jest super. I proszę, czosnek. Coś czego nie wiem, czy nawet potrzebuję. W sumie coś tak teraz sobie się odmówię, że strasznie nieoptymalnie to robię. Więc co? Zaraz zacznę to rozstawiać, to poprawiać, jeśli chodzi przynajmniej o te kwestie ekspów. Ale powiem wam szczerze, że to i tak raczej dużo nie zmieni. Samymi ekspami nie zwyciężymy. Tutaj obrażenia takie same, ale inne jakieś różnice. A czemu? Super, wioska się lepszyła. Ale dobra, 43 minuty już na zegarku. Więc cóż, ja może po prostu naprawdę odpuszczę. I chciałem powiedzieć, że dokończymy pętlę. Czym w sumie dokończymy tą przygodę na następnym odcinku, ale jak mówiłem, ja to dokończę sobie na spokojnie. I cóż, na tym koniec. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i mam nadzieję, że wam się podobało. No i przekaz też wybaczcie to, że jestem trochę taki inny niż zwykle, ale kwestia godziny. No nie ukrywajmy, po prostu już jestem odzwyczajony do nagrywania o takich późnych godzinach jak to teraz. Więc tak. Ale dobra, cóż, tyle, więc no. Po prostu. No hej.